Taką rurę możecie wygiąć dosłownie na kolanie. Ale czy będziecie pewni, że nie doszło do jej zagięcia? W dzisiejszym odcinku porównam dla Was giętarki, czyli urządzenia, które pozwalają na gięcie rur miękkich w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Poprawne wykonanie instalacji rur miedzianych w układach klimatyzacyjnych czy pomp ciepła ma istotne znaczenie dla bezawaryjnej i wydajnej pracy całego układu. Instalacja to nie tylko kawałek rury w ścianie czy podwieszonej w suficie, to także potencjalny atut wizualny, szczególnie w aranżacjach inspirowanych popularnym w obecnych czasach stylem industrialnym. Dlatego też oprócz funkcjonalności ważna będzie estetyka ułożonej instalacji. Aby spełnić te warunki, porównam dla Was różne rodzaje giętarek do miedzi, które niewątpliwie ułatwiają pracę podczas układania instalacji. W tym celu przygotowałem już wcześniej kilka odcinków rur, ale tylko jeden z nich ma założoną otulinę. A dlaczego tak jest? Zobaczycie w dalszej części materiału. Pierwszym narzędziem, jakim omówimy, są sprężyny do gięcia rur. Są to najtańsze narzędzia w dzisiejszym zestawieniu. W łatwy sposób pozwalają na ręczne gięcie rur bez obawy załamania ścianki. W zestawie znajduje się 6 sprężyn od rozmiaru 1/4 do 3/4. Średnica sprężyny jest odpowiednio większa od danego rozmiaru rury, aby po wygięciu w łatwy sposób można było ją wyciągnąć. Nakładam w tym momencie sprężynę na rurę i przystąpimy do gięcia. Przy rozmiarze 1/2 może iść troszkę gorzej, ale tutaj sprawdzimy, jaki osiągniemy efekt. Osiągnąłem kąt 90 stopni. Sprawdzamy jakość wykonania. Widzimy, że rurka nie została zagięta w żaden sposób, także wygięcie zostało przeprowadzone prawidłowo. Sprężyna znajdzie zastosowanie na pewno w wielu miejscach, gdzie ogranicza nasz użycie typowego narzędzia do gięcia rur, czyli na przykład giętarki ramionowej czy innego rodzaju, na przykład przy zakończeniu instalacji przy jednostce zewnętrznej, natomiast jej użycie wymaga całkowitego usunięcia instalacji, gdyż musimy ją nasunąć od początku rury. Kolejne narzędzie, a właściwie to pozwolę sobie na użycie określenia gadżet do gięcia rur, to niezwykle popularne i lubiane przez instalatorów wkłady do wyginania rur. Są to wykonane z tworzywa sztucznego pręty, które wprowadzamy do rury, więc jako jedyne nie wymagają ściągnięcia izolacji. Idealnie sprawdzają się podczas wykonywania krótkich instalacji lub instalacji o niestandardowym prowadzeniu rur. W zestawie znajdują się 4 wkłady od rozmiaru 1/4 do 5/8. Istnieje też możliwość zakupu rozmiaru 3/4. Średnica poszczególnego wkładu jest odpowiednio mniejsza, aby w łatwy sposób wyciągnąć wkład z wyginanej rury. W tym momencie wykonam proces gięcia. Wprowadzamy wkład do rury. Nie wspomniałem, że każdy z wkładów ma długość 4 metrów, także możemy ewentualnie podejść instalacji z jednej strony, od strony parownika i od strony agregatu. Także są bardzo wygodne w użyciu. Więc wprowadzam teraz rurkę do instalacji i wykonamy gięcie. Kąt 90 stopni został osiągnięty. Wyciągam wkład. Wkład wychodzi delikatnym oporem, natomiast jeżeli wykonamy jeszcze dodatkowe drugie gięcie, myślę, że też nie będzie problemu z jego usunięciem. I teraz ściągnę izolację i sprawdzimy, jak rurka została wygięta. No i możemy tutaj zobaczyć, że rurka jest wygięta prawidłowo, także wkłady spełniają swoją rolę. Kolejne narzędzie w zestawieniu to giętarka ramieniowa marki Value. Na korpusie mamy zaznaczony kąt gięcia, więc możemy dogiąć rurę do żądanej wartości, a nawet wykonać nawrót o 180 stopni. Model, jak sama nazwa wskazuje, jest skonstruowany tak, że ma ramiona. Potrzebujemy więc zatem duży obszar, aby móc go użyć, by móc manewrować tą giętarką, więc nie znajdzie ona zastosowania w ciasnych miejscach.
Giętarka ramieniowa pozwala z reguły na gięcie jednego rozmiaru rury, ewentualnie dwóch lub trzech przy mniejszych średnicach, stąd instalator musi wyposażyć się w cały zestaw giętarek. W tym momencie zaprezentuję działanie tej giętarki. Giętarka skonstruowana jest tak, że ma rolki prowadzące, dzięki temu powierzchnia rurki nie zostanie poszarpana, nie zostanie zarysowana i zakładamy, że to wygięcie zostanie wykonane prawidłowo. Zatem montuję rurkę i wykonamy wygięcie. Widzimy, że spokojnie kąt 90 stopni, a nawet dalej bezproblemowo do zrobienia. Powierzchnia rurki nie została nawet zarysowana. Bardzo ładnie rurka poszła po rolkach i w łatwy sposób wykonaliśmy nawrót o 180 stopni. Także giętarka sprawdza się tutaj wyśmienicie w takich pracach. Kolejne narzędzie, jakie omówimy, to giętarka kuszowa CH404L do rur o rozmiarze calowym. Działa ona na zasadzie kuszy. W korpusie urządzenia znajduje się mechanizm, gdzie po wciśnięciu tej dźwigni wysuwa się czpień i wygina rurkę. W zestawie znajdziemy wkładki z tworzywa sztucznego od rozmiaru 3/8 do 7/8 cala. Całość dostarczana jest w walizce. Wkładkę montujemy w uchwycie, a następnie instalujemy listwę kontrującą o danym rozmiarze rurki. Także w tym momencie zamontuję listwę na urządzeniu i wykonamy wygięcie. Także szukam odpowiedniego rozmiaru. Będzie to rozmiar od 3/8 do 1/2. Montujemy element w korpusie urządzenia. Następnie wkładka o odpowiednim rozmiarze 1/2. Montuję i przystąpimy do wygięcia rurki. Wyginanie nie wymaga użycia dużej siły. Także spokojnie wyginam rurkę do zadanej wartości 90 stopni. Odpuszczamy. Wyciągamy rurkę. Powierzchnia rurki jest w porządku, nie doszło tutaj do zagięcia rury. Także również ten model spisuje się wzorowo. Giętarka kuszowa Black Diamond jest bliźniaczym modelem do omawianej wcześniej giętarki. Działa bowiem na tej samej zasadzie. Cechą charakterystyczną tego modelu jest naprawdę wysoka jakość wykonania. Motywy kolorystyczne zastosowane generalnie w całej gamie narzędzi Black Diamond sugerują nam wysoką dbałość o detale. Wkładki znajdziemy tutaj od rozmiaru 1/4 cala do 7/8. Wykonane są ze stopu aluminium, więc są wytrzymalsze niż te z tworzywa sztucznego. W zestawie znajduje się również moduł do gięcia dwustronnego, czyli tak zwany rewers, umożliwiający gięcie rurki w drugą stronę, więc możemy w łatwy sposób położyć instalację na przykład na krawędzi ściany. Dużym udogodnieniem jest tutaj skala na giętarce, która wskaże nam dla danego rozmiaru rury moment osiągnięcia kąta 90 stopni. Przy tym modelu, skoro mamy już tutaj w zestawie te wkładki umożliwiające gięcie w drugą stronę, użyjemy właśnie ich do pokazu, więc montuję jeden z elementów, drugi element zapinamy na czpień i analogicznie jak poprzednio wybieramy odpowiedni rozmiar wkładki. Tutaj mamy oznaczenia, także eliminujemy pomyłkę. Jeżeli dobrze wybierzemy rozmiary, wygięcie będzie przeprowadzone w odpowiedni sposób. Wybieramy odpowiednią wkładkę. Wkładkę o kolorze złotym. Montujemy i przystąpimy do wygięcia. OK, mamy odpowiednio ustawione i analogicznie w tym przypadku będzie wysuwać się korpus z listwą kontrującą. Zakładam rurkę na wkładkę. Tak, widzę na wskaźniku moment osiągnięcia kąta 90 stopni. W tym momencie został osiągnięty, więc wypinamy listwę i sprawdzamy jakość wygięcia. Jak możecie zobaczyć, powierzchnia w żaden sposób nie jest zarysowana. Wygięcie zostało wykonane
prawidłowo. Ostatnie urządzenie w dzisiejszym zestawieniu to akumulatorowa giętarka Value VTB22L. Model ten to jedno z trzech urządzeń akumulatorowych producenta Value serii Navtec, czyli linii profesjonalnych urządzeń do montażu klimatyzacji. Pełny film o giętarce, hieliharce i roztłaczarce akumulatorowej znajdziecie na naszym kanale. Giętarka ta działa na zasadzie kuszy, czyli tak jak wcześniej prezentowane modele, ale z tą różnicą, że jest zasilana akumulatorem. Bardzo dużym atutem jest zastosowanie takiej samej baterii, jak wspomniane już roztłaczarce i kieliharce. W zestawie znajdziemy wkładki od rozmiaru 1/4 do 7/8 cala, baterię, ładowarkę, a całość dostarczana jest w walizce. Istnieje możliwość dokupienia uchwytu do gięcia na zewnątrz. Mimo dużego gabarytu, giętarka jest lekka, a wykonanie rur jest właściwie bezwysiłkowe. Wykonam w tym momencie wygięcie rury. Wybieram odpowiednią wkładkę, rozmiar 1/2. Wysunięcie czpienia jest realizowane za pomocą przycisku. W momencie, gdy urządzenie osiągnie kąt 90 stopni, urządzenie po prostu zatrzyma się. A powracamy również przyciskiem. Istotną sprawą jest też, aby wybrać odpowiednio rozmiar tego czpienia na listwie. O tym wspominał kolega Bartek w swoich materiałach. Także teraz przystąpię do wygięcia rury. Mamy założone odpowiednie wkładki, więc przystępujemy do działania. Trzymamy przycisk i sprawdzamy. Powrót. Możemy zobaczyć, że wygięcie rurki zostało wykonane prawidłowo. Pojedynek dobiegł końca. W tym momencie na ekranie możecie zobaczyć wygięte odcinki rur. Każdy z odcinków rury został wygięty prawidłowo. Na rurce nie powstały naprężenia, które mogłyby spowodować ewentualne pęknięcie rury czy jej spłaszczenie. Tutaj możecie zobaczyć efekt wyginania rury zbyt energicznie i bez użycia narzędzi. Rurka na pierwszy rzut oka jest w porządku, gdyż jest pokryta izolacją i tak naprawdę nie zaobserwujemy wgniecenia. Tak po ściągnięciu izolacji widzimy, co z nią się stało. Po prostu została zagięta. Zagięcie takiej rury może spowodować niepoprawną pracę układu, a nawet rozszczelnienie w miejscu załamania i ucieczkę czynnika chłodniczego. Jak mogliście zauważyć, większość urządzeń w zestawieniu to giętarki o konstrukcji kuszowej. Producenci wręcz prześcigają się w doskonaleniu tych urządzeń. Konstrukcja ta pozwala na gięcie wszystkich rozmiarów rur miedzianych, miękkich w kręgach właściwie jedynym urządzeniem. Jest to rozwiązanie dedykowane dla osób, które zajmują się montażem układów split lub multisplit oraz pomp ciepła i cenią sobie wygodę i szybkość działania. Mam głęboką nadzieję, że ten film podpowie Wam, jaką giętarkę wybrać. Przede wszystkim wybrać taką giętarkę, która będzie dostosowana do Waszych potrzeb. Urządzenie to zdecydowanie ułatwi Wam pracę i pozwoli zaoszczędzić czas oraz koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem instalacji. W tym miejscu wspomnę również, że ustawa F-gazowa nakłada na instalatora obowiązek posiadania takiego urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na coolmarket.pl, gdzie znajdziecie szeroki wybór giętarek renomowanych marek, a więcej informacji dotyczących prezentowanych dzisiaj urządzeń znajdziecie na naszym kanale YouTube.